Drodzy bracia i siostry, zarówno w tej katedrze zgromadzeni, jak i ci, którzy słuchają, czy też oglądają za pośrednictwem internetu, czy też radia. Wyjątkowa to jest Eucharystia, którą sprawujemy dziś w katedrze. Zamiast ogromnej rzeszy kapłanów, tylko prezbiterzy pracujący w tej świątyni. Będziemy w sposób, nazwijmy, reprezentacyjny tylko, z biskupem diecezjalnym odnawiać przyrzeczenia wypowiedziane przy naszych święceniach. Nie będzie także dziś ważnego momentu, jakim jest świętowanie jubileuszów 25-lecia czy 50-lecia kapłaństwa. Nie ma, jak to zwykle bywali, diakonów, którzy zajmują się olejami. Zresztą nie będzie w tym roku diakonów 8 maja. Poczekamy na lepsze okoliczności. Jednak oleje do namaszczenia potrzebujemy w kolejnym roku, który, jak ufamy, dobry Bóg da nam przeżyć i to dobrze przeżyć. Nie ma także ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Rozpoczęli wprawdzie przygotowania, ale musieli przerwać. Ich także potrzebujemy i na nich także musimy poczekać. Ta Eucharystia Wielkiego Czwartku do południa to msza krzyżma. Kiedy to biskup dla całej diecezji i dla sakramentów udzielanych w diecezji konsekruje krzyżmo oraz poświęca oleje katechumenów i chorych. Te oleje są udzielane przy poświęceniu świątyni, przy udzielaniu sakramentów, nawet zanim człowiek staje się ochrzczonym, otrzymuje olej katechumenów. Używa się przy samym chrzcie i bierzmowaniu, przy namaszczeniu chorych, przy święceniach. Używa się tych olei, które dziś będziemy poświęcać i konsekrować. To, co czynimy, objaśnia Słowo Boże, liturgia Słowa Bożego. Najpierw fragment proroka Izajasza, który mówi o namaszczeniu i posłaniu przez Boga mocą Ducha Świętego, tych, których Bóg wybiera dla ludu, nad którym przez nich, tych wybranych, On się lituje. To są także kapłani. Przez nich Bóg lituje się nad swoim ludem. Ewangelia przywołuje słowa proroka Izajasza, te, które usłyszeliśmy wcześniej, aby potwierdzić, że one, te słowa, spełniają się na Jezusie, zapowiadanym przez proroka, że jest, innymi słowami, Mesjaszem. To, że Jezus w dzisiejszej Ewangelii sam otwarcie odnosi się do słowa proroka i do tego, że to słowo się spełnia właśnie dziś, na nim, na tym, co zamierza czynić dalej. To z jednej strony wyznanie wiary, że Jezus podczas swojego życia był świadom, kim jest, że jest zapowiadanym przez proroków i oczekiwanym przez pokolenia Mesjaszem. W Ewangelii jeszcze znajdziemy teksty, które przywołują tekst proroka Izajasza. To ta okoliczność, kiedy to uczniowie Jana Chrzciciela pytają samego Jezusa, czy jest tym, który miał przyjść, czy na innego jeszcze przyjdzie czekać. Jezus także tym razem przywołuje proroka Izajasza, wskazując na to, co czyni, jak wyzwala, jak uzdrawia, jak wypędza złego ducha. Jest tym namaszczonym, posłanym do ludu Bożego, wyzwalającym, Mesjaszem, Zbawicielem. Słyszymy dziś o roku łaski. Jest to rok pański, jak nowe tłumaczenie mówi, albo rok łaski od Pana, spowodowany przez Pana. Jest także mowa o głoszeniu ubogim dobrej nowiny. Skoncentrujmy się na tych dwóch określeniach. Czym jest rok łaski? Ktoś nazwał ten dziś ogłoszony przez Jezusa w Ewangelii najdłuższym rokiem.
Bo ten, który był zapowiedziany przez Izajasza, rok łaski od Pana, trwa od tego szabatu w Nazarecie, o którym dziś usłyszeliśmy, i że ten rok łaski nie tylko rozciągał się na lata działalności Jezusa, ale także trwać będzie do końca świata. To jest rzeczywiście najdłuższy rok łaski. Dziś, cały czas, kiedy Bóg wyzwala poprzez Jezusa, poprzez Kościół, poprzez sakramenty, poprzez kapłanów. Czas uświadomić, skąd bierze się ten rok łaski. Początki sięgają takiego zwyczaju, pewnie najpierw rolniczego, a później religijnego, ażeby co 7 lat ziemia odpoczywała, jakby nabierała sił, aby mogła dobrze służyć tym, którzy ją uprawiają. Ale po 7 razy 7 lat w 50. roku miał być rok jubileuszowy, rok łaski od Pana. Taką najgłębszą ideą tego roku jubileuszowego jest to, aby wszystko powróciło do pierwotnego stanu. A więc wtedy, kiedy Bóg rozdzielał i obdarowywał najpierw cały świat i pierwszych ludzi, a później Izrael w ziemię przydzielaną wszystkim pokoleniom, rodom i rodzinom. Bóg przecież uczynił wszystko dobrym, pięknym, sprawiedliwym i harmonijnym. A przecież zdarza się nieporządek w gospodarstwie, nieudolność, czasami spryt sąsiada, czasami nieurodzaj i wtedy przychodzi, co może być najgorsze. Konieczność sprzedania ziemi, ziemi ojczystej, ziemi ojcowizny, ziemi, która przecież została dana tej rodzinie od Pana. Czasami przychodzi konieczność sprzedania dzieci, aby przeżyć do końca, do nowych zbiorów. Czasami przychodzi tak, że przychodzi nieprzyjaciel, najeżdża ziemię ojczystą i porywa ludzi w niewolę. Rok łaski od Pana to wyzwolenie, to powrót tej ziemi, którą ktoś zakupił z powodu biedy tego kogoś innego. To rok, kiedy niewolnik ma wrócić do wolności, dzieci sprzedane do swoich rodziców. Ma to być rok łaski. Ta łaska jest udzielana wbrew zasadom ekonomii, postępu, zrównoważonego rozwoju, wolnej konkurencji i zdrowej rywalizacji. Można by powiedzieć, że ten rok jubileuszowy jest jakby w poprzek tego, co dziś jest, że wygrywa najbardziej operatywny, najtańszy. To w jakiś sposób wskazywanie państwa na ukrócanie tych najlepszych, najbardziej przebojowych, ale też pewnie najbardziej przebiegłych i cwanych. Ktoś powiedziałby, że to rodzaj kołchozu, gdzie wszystko ma być równo. Ale tak naprawdę ideą najgłębszą tego roku jubileuszowego jest darowanie. Tak jest odbierane przez tego, kto korzysta z tego roku łaski, bo wraca do ziemi, wraca do wolności, bo wraca do kolejnego roku pracy i obrabiania swojej ziemi. Dlatego też rok łaski od Pana to darowanie nie tylko długów, ale i grzechów. To podnoszenie chorych. To także umacnianie słabych. Mesjasz jest zapowiadany, że on to właśnie będzie tak czynił, jak zapowiadany rok łaski, typologicznie zapowiadając, a nie realizując. Mesjasz przyjdzie i ogłosi rok łaski od Pana. Rok łaski, który trwa i w którym żyjemy. Słyszymy dziś także, że Mesjasz będzie głosił dobrą nowinę ubogim. Inna Ewangelia powie ubodzy w duchu. Po tym można poznać, że Jezus jest Mesjaszem, że właśnie zwrócił się z orędziem i był słuchany i przyjmowany przez ubogich duchem.
Jednak ten rok łaski jest rokiem łaski dla jednych, ale jest rokiem straszliwego sądu nad tymi, którzy odrzucają łaskę, którzy rozmijają się z łaską, którzy nie chcą słuchać, którzy chcą żyć kosztem innych, wykorzystując spryt, wykorzystując swoją bezczelność, wykorzystując okoliczności na swoją egoistyczną korzyść. Także święty Paweł będzie mówił, że głoszona Ewangelia dla kogoś jest jednego piękną wonią, zwiastującą zbawienie i pokój, ale dla innych, którzy odrzucają Ewangelii, to zapach śmierci. Moi drodzy, dla Kościoła, dla kapłanów i dla świeckich zaangażowanych w głoszenie Ewangelii to ważne wskazanie. Do kogo mamy przede wszystkim iść? Do ubogich, zwłaszcza ubogich duchem, oczekujących, potrzebujących, mających pragnienie łaski i zlitowania i miłosierdzia Bożego. Mamy iść do tych, którzy są dysponowani, którzy są otwarci, którzy potrzebują pocieszenia i nadziei. Tak naprawdę mamy iść do tych, których Pan sam nawiedza i przygotowuje i otwiera. My mamy być podobni do tych, do których Jezus mówi: odwalcie kamień. To Łazarz jest w grobie przywalony kamieniem. Ale przecież ci, którzy odwalili kamień, nie mogli powiedzieć z mocą i skutecznie: Łazarzu, wyjdź. To sam Pan także i dzisiaj podnosi, otwiera, ożywia, daje łaskę i sprawia, że człowiek podąża według Słowa Bożego za Panem. Odwalajmy więc to, co przeszkadza, odsuwajmy wszelkie przeszkody i przygotowujmy tych, do których ma dotrzeć Ewangelia, na otwarte serce, ich otwarte serce na słuchanie dobrej nowiny.